Right? Na moją komendę, right? Baczność. Trasami meldować. Czuwaj duchu harcmistrzu. Obozny rajdu. Harcmistrzku Śmierczyk melduje 65. Harcerski Rajd Świętokrzyski na apelu kończącym. Spocznij. Daj baczność. Ruchy czuj. Ruchy zbroje czuwaj. Czuwaj. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko w naszej Polsce oddamy, niej tylko życie, więc idziem żyć. Świty śmiela już wybramy, rozkaz wybramy, tam skończy iść. Sparachowice, 4 czerwca 2023 rok. Komunikat o odznaczeniach. Podaję do wiadomości decyzję naczelnika ZHP z dnia 30 listopada 2022 roku o przyznaniu złotej honorowej odznaki przyjaciół harcerstwa pani Agacie Wojtyszak. Podaję do wiadomości decyzję przewodniczącego ZHP z dnia 2 grudnia 2022 roku o nadaniu srebrnego krzyża za zasługi dla ZHP druhowi harcmistrzowi Jarosławowi Kuśmierczykowi. Podaję do wiadomości decyzję przewodniczącego ZHP z dnia 25 maja 2023 roku o nadaniu brązowego krzyża za zasługi dla ZHP druhowi podharcmistrzowi Pawłowi Lesiakowi. Podaję do wiadomości decyzję przewodniczącego ZHP z dnia 2 grudnia 2022 roku o nadaniu medalu wdzięczności druhowi Grzegorzowi Świerszczowi. Podaję do wiadomości decyzję przewodniczącego ZHP z dnia 25 maja 2023 roku o nadaniu medalu wdzięczności druhowi Zbigniewowi Rondudzie. Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi kieleckiej ZHP. Rozkaz L3/2023 z dnia 31 maja 2023 roku. Przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie podharcmistrz Paulinie Grębowiec-Kowalskiej z chówca ZHP Sandomierz. Wyjątek z rozkazu komendanta chówca Starachowice. Rozkaz L6/2023 z dnia 3 czerwca 2023 roku. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich chówca ZHP Starachowice. Zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie przewodnik Weronice Gross. Sprawy różne. Przyznała odznakę za zasługi dla harcerskiego rajdu świętokrzyskiego następującym druhnom i druhom. Przewodnik Aneta Stępień-Bochenek. Przewodnik Weronika Cygora. Przewodnik Mateusz Dyjęk. Przewodnik Anna Murzynowska. Przewodnik Bogumiła Orłowska. Harcmistrz Anna Plasek. Chciałbym serdecznie powitać naszych szanownych gości. Szanowni zebrani goście, harcerze, powinnam rozpocząć czuwaj. Tak, bo tak pozdrawiają się harcerze i bardzo cieszę się, że kolejny raz tutaj gromadzimy się razem z wami w Starachowicach, kończąc jest 65. rajd harcerski. Rajd, który jest mi bardzo bliski. Najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu. Chcemy wyróżnić najmłodszego i najstarszego uczestnika, który aktywnie uczestniczył w rajdzie na jednej z tras. W tym roku najmłodszym uczestnikiem była Emila Zawadzka, patrol 301. Najstarszym uczestnikiem był, ładnie proszę, Mirosław Szwugior. Zapraszamy wyczytane osoby, a wręczamy nagry prosimy komendanta powiatowego policji w Starachowicach, podinspektora Pawła Szczepanaka. Chciałbym poprosić o wyjście drucha, który na 64. Harcerskim Radzie Świętokrzyskim został wyróżniony, a nie było okazji wręczone. Odznakę zasłużonego dla harcerskich rajdów świętokrzyskich, dla Tomasza Słemińskiego. Bardzo proszę o wystąpienie. Pierwszy patrol.
W tegorocznej edycji rajdu pierwszym patrolem, który jako pierwszy dopełnił wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem na rajd, jest patrol 701, 15 Grunwaldzka drużyna harcerska. Trasa pierwsza o nagrodę Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 101, Siołanka Młodości. Trasa druga o nagrodę starosty Starachowickiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 221, wszystko mi jedno. Pierwszy szczot ZKP imienia Jurka Szumachera, Chówiec Grodzisk Mazowiecki. Trasa trzecia o nagrodę przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 304, Śnieżynki. Trasa czwarta o nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol Łączony 407 i 408 z pierwszej specjalnościowej dywizji harcerskiej GREM imienia Ciebie Ciemnych spod ochroniarzy Armii Krajowej. Dodatkowa nagroda Kubusiowa. Od obsługi trasy zdobywa patrol 409, 16 drużyna starsza harcerska Szare Płomienie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. O wręczenie nagrody prosimy oczywiście komendantkę trasy podharcmistrz Karolinę Bilską. Trasa piąta o nagrodę wojewody świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce na trasie piątej zajmuje patrol 515, chówiec ziemi wolińskiej imienia marynarki wojennej RP. Trasa siódma o nagrodę prezydenta miasta Starachowice. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 711 BRUBAS. Dodatkowa nagroda Puchar Jędryszowy trafi do patrolu 701, 15 Grunwaldzka drużyna harcerska. Trasa ósma. O wystąpienie i odbiór nagród poprosimy wszystkich patrolowych z tej trasy. O wręczenie nagród poprosimy komendanta pogotowego Policji w Starachowicach, podinspektora Pawła Szczepaniaka oraz zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Andrzeja Pyzika. Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie. Patrol 225, trasa druga i patrol 711, trasa siódma. Miejsce drugie, patrol 714, trasa siódma. I miejsce pierwsze, patrol 404, trasa czwarta. O wręczenie nagród poproszę harcmistrz Małgorzatę Ślaską oraz komendanta powiatowego Policji w Starachowicach, podinspektora Pawła Szczepanaka. Zadanie przedrajdowe. W tym roku jednym z zadań było przygotowanie pamiątkowej karty do kroniki rajdowej. Komenda rajdu postanowiła wyróżnić pracę trzech patroli. 108 Makapaka, 211 Malachaim, 407-408 1 SDH Grom. Zapraszamy po pamiątkowe puchary. Kolejne zadanie przedrajdowe wymagało od uczestników pokonania drogi o kilometrażu pokrywającym się z edycją rajdu. Najbardziej kreatywnie do tematu podeszły patrole. 105 Ragnarok, 103 Wizworem, 203 Łuczykije. Zapraszamy po nagrody. Turniej Bóle wygrał zespół Team Tomaszów. Zapraszamy po odbiór nagrody. Podziękowania za największą liczbę uczestników. W tym roku największa liczba uczestników zgłosiła się z Chówca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski. Po odbiór pamiątkowego dyplomu zapraszamy harcmistrza Dariusza Czopryńskiego. Teraz przygotowujemy sobie gronkę brada, ponieważ chcieliśmy podziękować naszym partnerom. W organizacji tego rajdu wspomogło nas wiele organizacji i instytucji. Wasze działania przyczyniły się do tego, że nasze wydarzenie było jeszcze lepsze i niezapomniane. Po odbiór symbolicznych podziękowań zapraszamy Pawła Kołodziejewskiego, dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, harcmistrza Mateusza Ślaskiego, prezesa Stowarzyszenia Lemur Precision Sport Club, przedstawiciela Klubu Miłośników Gier Bez Prądu Trzy Kości, przedstawiciela HGR Biusko-Zdrój i pana Jana Kiełbasa, reprezentanta Parku Kultury. Na końcu chcemy podziękować tym, którzy wzięli na siebie olbrzymi trud organizacyjny i poprowadzili trasy harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, dając wam wszystkim okazję do niezapomnianej wędrówki i przeżycia niesamowitych przygód. Zapraszamy na środek komendantów tras. Zanim
Na sam koniec oddamy głos komendantowi rajdu. Chciałbym poprosić was o minutę ciszy dla tych harcerzy, którzy wędrują szlakami harcerskiego rajdu świętokrzyskiego na niebieskich płomieniach. Baczność! Bardzo wam dzięki i ja myślę, że do zobaczenia na kolejnych edycjach. Dzięki jeszcze raz. Czuwaj. Rajd, baczność! Komendanci tras odprowadzą trasy na 66. Harcerski Rajd Świętokrzyski. Spocznij!